Do mojej zupy potrzebuję cebulę. Pokroję ją w kostkę. I natychmiast wkładam do garnka na rozgrzany olej. Szynkę dziadkową pokroję w kostkę, bardzo drobno. Jeżeli robimy bardziej tłusto, wystarczy użyć wędzonego bekonu. Również dorzucam do cebuli. Czosnek. Lekko go zmiażdżę. Pokroję duże kawałki. I również dokładam do garnka. Por. Te zielone części pokroję drobno i również dorzucę do garnka. Nie będę żałował masła. Również dam łyżkę. Zamieszam i posmażę około 5 minut, aby warzywa mi lekko zmiękły. To już dobrze pachnie. Troszeczkę soli. Pieprz. Dodam również troszeczkę pieprzu ziołowego. Wymieszamy. Warzywa już zmiękły. Dodam białe wino. Troszeczkę odparuję. I dodam wodę. Możemy z powodzeniem użyć na przykład wywar warzywny lub drobiowy. Tak przygotowane warzywa będą gotowały się około 15-20 minut. W międzyczasie przygotuję dodatki do mojej zupy. Potrzebuję ugotowane ziemniaki. Pokroję w kostkę. Na dno miseczki wleję troszeczkę oliwy lub oleju. Dodam ziemniaki. Wymieszam, aby się nie skleiły. Pięknie się rozkładają. Dodam por, teraz tą bardzo delikatną, białą część. Pokroję w cienkie półkrążki. Dołożę do ziemniaków. Ugotowałem również marchewkę. Pokroję w drobną kostkę. Taki warzywny element na pewno będzie pięknym dodatkiem do naszego dania. Całość zamieszam. Lekko posolę. Odrobina świeżej pietruszki. I piękna sałatka
gotowa, dodaję ją zupełnie na koniec, ale lekko wcześniej podgrzewając. Zupa się pięknie gotuje. Na żywar zblendowałem i przesadziłem przez gęste sito. Powstał mi piękny kolor, piękna baza do naszej zupy. Dodaję śmietanę. 36% słodką. Jeszcze troszkę. Zupa ziemniaczana, a gdzie tu ziemniaki? Oczywiście wcześniej przygotowane ziemniaki pire zagęszczą nam zupę i dodadzą właściwego smaku. Będę dodawał stopniowo, aby kontrolować gęstość zupy. Zupa pięknie gęstnieje, już ma właściwy zapach, do smaku za chwilę dojdziemy. Już ma piękną, kremową konsystencję. Jest dokładnie to, o co mi chodziło. Śliczna, aksamitna. Odrobina soli. Jeżeli lubicie gałkę muszkatołową, to jest właśnie ta zupa, do której powinniście ją właśnie dodać. Zupa gotowa, piękna. Odstawię na razie na bok i przygotuję dodatki. Potrzebuję kawałek dobrej kiełbaski. Ja wybrałem kapryski. Lekko natnę. Taki kawałek zupełności mi wystarczy. Ładnie ponakrajana kiełbaska będzie świetnie wyglądała na naszej zupie. Na patelnię dodam troszeczkę oleju. I obsmażę kiełbaskę na złoty kolor. Przygotuję również kilka krążków szalotki. Kiełbaska pod wpływem temperatury pięknie się otwiera. Wygląda naprawdę dobrze. Obsmażę równomiernie z każdej strony, aby się pięknie otworzyła. Zaczyna lekko chrupać. To jest ten moment, kiedy mogę zmniejszyć temperaturę, dorzucić naszą szalotkę. Leciutko obsmażę, dodam odrobinę masełka, dodam przygotowaną sałatkę, którą chciałem lekko ogrzać. Szybko zamieszam. I tak przygotowane dodatki są gotowe, abyśmy mogli nałożyć je na talerz. Na dno talerza nałożę naszą sałatkę. Kiełbaska ląduje na górze. Zupę naleję obok. Z powodzeniem większą ilość zupy możemy nałożyć do dzbanka, dolewając sobie powolutku do talerza. Upiekliśmy ciasteczka z serem, z ciasta francuskiego. Myślę, że będą świetnym dodatkiem do naszej zupy. Kilka listków świeżej pietruszki.
kilka krążków szalotki na górę i moja zupa ziemniaczana tradycyjna gotowa.